Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 56. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... Kałabanga! Z drugiej strony, jak zawsze, serdecznie kłania się w pas niczym wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Tak, czyli to już zostało zdradzone, że jesteśmy w trakcie odgrywania nowych Żółwi Ninja. No i słuchania o ścieżki dźwiękowej, o której chyba za chwilę trochę powiem. Poza tym wakacje, proszę wakacje. Państwa. Drodzy słuchacze, troszkę wolnego chyba. Słuchaczki, tak, widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Może teraz plażujecie, plażing albo góry, tak więc kto wie? Góringy? Tak. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy też o muzyce do gier wyścigowych, więc mamy nadzieję, że ten odcinek wam przypadł do gustu. A teraz, Pawle, nie wiem, jak w ogóle ten ostatni czas spędzasz? Upalnie na pewno. Upalnie, jest strasznie upalnie. Słuchajcie, w momencie, kiedy my to nagrywamy, to już jest wieczór w zasadzie, ale nadal czuć, że jest gorąc i się strasznie się poca i to jest złe. To ale nie powinno tak damy, być. My się nie damy. Też postaramy się wam, że tak powiem, umilić ten czas naszą dzisiejszą rozmową z Pawłem, bo sądzę, że... Naszą obecnością. Tak, temat jest dzisiaj chyba... Znaczy można to powiedzieć w ten sposób. My w podcaście cały czas rozmawiamy oczywiście o muzyce do gier, o tym jak ono powstaje, kulisy, a również jakieś branżowe rozmówki, ale temat dzisiejszy naszej rozmowy jest dosyć aktualny i do tej pory jest wokół tego tematu duży szum. Bym powiedział, że kontrowersyjny jest nawet. My lubimy, że tak powiem, jednak dawać te szpikulce, jednak tak, tutaj, żebyśmy was i też nas samych staramy się też tak, powiedzmy, uaktywniać do gorącej dyskusji i ale to chyba o tym za chwilę będziemy rozmawiać z Pawłem, tak? Dokładnie, o tym za chwilę będziemy rozmawiać, bo naprawdę temat jest niby news niewielki, ale jednak gruby. Oj tak. Więc naprawdę będzie o czym rozmawiać, ale o tym za chwilkę. A musimy przejść do naszego stałego punktu programu, mianowicie Mariusz, co tam u ciebie słychać? No, wiadomo, przed wakacjami trochę kilka albumów się pojawiło. Jak jakiś czas temu też z Pawłem narzekaliśmy, że gdzie te premiery, że tutaj powoli się zaczynają wakacje dla niektórych studiów deweloperskich. A tutaj kto by pomyślał, chociaż oczekiwana produkcja zarówno pod kątem rozgrywki, to też muzycznej, przez Pawa i przeze mnie. Mam na myśli oczywiście Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. No, kompozytor T-Loops na stałe związany, tak, ze współczesnymi produkcjami Sonika. Paweł na pewno już się uśmiecha po drugiej stronie, bo szczególnie chodzi o udaną prawę muzyczną do gry Sonic Mania. Dokładnie. Bo wraca w kolejnym hicie Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge. No i co? I to jest taki trochę klasyczny beat'em up i ja się strasznie bardzo cieszę, bo wiesz co ci powiem, Pawle, że to jest lepsze niż Streets of Rage 4. Naprawdę, to jest niebywałe. Właśnie się obawiałem, czy ty to powiesz, czy nie. Na serio. Też miałem takie uczucie, ale nie chciałem go mówić aż tak na głos. Czekałem na razie na to, co ty powiesz. Ale nie, z ręką na sercu jestem w stanie powiedzieć. Ja już grę skończyłem na razie tylko jako dla jednego pojedynczego gracza. Mam nadzieję, że też to nadrobimy z Pawłem, gdzie oboje będziemy się mścić na klanie stopy i innych tego typu rzezimieszkach. No natomiast ja się bardzo cieszę, to jest naprawdę powrót do klasycznego beat upa. No jest wszystkim tym, czego bym oczekiwał od tego typu produkcji, no takie nostalgiczne oraz energetycznie jest za sprawą tej ścieżki dźwiękowej
która jest nie tylko takim układem w stronę źródła, no ale również takim, powiedzmy, pastiszem wszystkiego, za co kochamy lata 80. No i ten soundtrack, no naprawdę polecam wszystkim miłośnikom klasycznych dźwięków z gier z gatunku Beat'em Up. A sama gra jest fenomenalna, naprawdę. Nie patrzcie na oceny, chociaż one są wysokie, bo one gdzieś tak oscylują w okolicach 8-9, ale ja uważam, że to jest chyba od wielu, wielu lat najlepszy Beat'em Up. Naprawdę bardzo dobry, udany remake. Znaczy, ty tam powiedziałeś, że soundtrack jest takim wielkim ukłonem do, w stronę tych gier. Ja bym powiedział, że cała gra w zasadzie jest takim ukłonem. Bo ostatni raz w dobre Żółwie Ninja, ale takie naprawdę bardzo dobre, w jakie grałem, to były Żółwie Ninja wydane na Game Boy Advance. Mm-hmm. Bo to był taki czas, kiedy wyszło jednocześnie na Game Boy Advance, na Nintendo DS, a na PlayStation chyba 3 i Xboxa. To było chyba związane tam z premierą filmu, Boże, jak on się nazywa? Ten, co lubi wybuchy, Transformersy, Michael Bay. A, Michael Bay. A fajnie to powiedziałeś, ten, tak, kto lubi pamiętam... wybuchy. To no, co mogę inne ale nie, świecę, to jeszcze to zapamiętać. Ale powiem to tak, tamte Żółwie Ninja na poprzednich platformach to był straszny szajs. Naprawdę straszny szajs, jeszcze taki trójwymiarowy i było po prostu fe. Natomiast w przypadku Game Boy Advance'a poszli w full retro, no nie? Czyli wrócili do tych czasów właśnie z czasów Pegasusa i SNES'a. I delik takiego klasycznego beat'em up'a. Krótka to była gra, ale była naprawdę satysfakcjonująca. Zresztą ta też nie jest długa. Ale ona jest naprawdę... Wiesz co, ja nie powiedziałbym, bo ja sądzę, że jak wiesz, grasz dla... Ale, słuchajcie, możesz być za bardzo teraz, a nie zagłębiając się w szczegóły i technikalia tej gry, bo być może kiedyś zrobimy z Pawłem odcinek ogólnie o muzyce do beat'em up'ów i może wtedy... Jezus, jak najbardziej. I wtedy może porozmawiamy więcej o tej grze. I, znaczy ja tylko powiem, że ona się może wydawać, że jest krótka, ale jak tak zagrasz w pojedynczego gracza i tam dasz sobie wysoki poziom trudności, też zależy jaki tryb zagrasz, bo tam masz ten story mode i masz arcade mode, to wtedy gra się automatycznie wydłuża. No ja liczę na to, że po tym sukcesie gra otrzyma przynajmniej nie jedno DLC. No ale to się okaże. No, ale tak czy inaczej filisy są. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że się wychowaliście na serialu animowanym Żółwie Ninja i na wszystkich jakby tego pochodnych gadżetach i nie tylko, no to poczujecie się jak ten chłopiec bądź dziewczynka przed telewizorami, tak więc naprawdę. No i też niesamowita plejada gwiazd tam pojawiła się, no bo Mike Patton się pojawił z Faye No More, przecież on zaśpiewał tytułową piosenkę z Wu-Tang Clan. Piosenka jest też no, po prostu klasyka, tak? Muzyki hip-hopowej. A no i też Mega Ren. No naprawdę, myślę, że do tego tytułu jeszcze wrócimy, a szczególnie jeżeli chodzi o muzykę. Drugim albumem jest Square Enix Chipsy, kto nie lubi chipsów, oczywiście tutaj głównie chodzi o gatunek chiptune. No lista tutaj artystów, którzy brali udział przy produkcji tego albumu jest naprawdę długa, ja tylko wymienię w sumie chyba może dwóch takich najbardziej... najbardziej popularnych, czyli Music i Sexy Synthesizer. Mowa tutaj głównie o japońskich artystach jakby scen muzyki klubowej. No i od lat śledzę tak naprawdę japońskie wydawnictwa poświęcone gatunkowi muzycznemu, jakim jest chiptune, no i które niekiedy swoją taką powiedzmy pomysłowością niejednokrotnie potrafią pozytywnie zaskoczyć. No i tutaj chyba dobitnym przykładem jest Square Enix Chips, kultywując takie melodie będące dzisiaj wzorem do naśladowania przez wielu młodych kompozytorów. No na albumie można usłyszeć wiele znanych graczom melodii, w tym głównie do japońskich produkcji wydawanych przez Square Enix. I tutaj Chrono Trigger, taki wink-wink do Pawła. No i ostrzegam, album momentami naprawdę potrafi przywalić głośnikom, dlatego jeżeli nie straszne wam mocne brzmienie elektroniki, no to poczujecie się jak w domu. Pawle, a co u ciebie się kręciło ostatnio na krążku? No ja nie będę kłamał, oczywiście numerem dwa, to oczywiście ścieżka dźwiękowa do najnowszych Żółwi. To jest taki, to już powiedzieliśmy, powrót do korzeni
beat'em'upów, przynajmniej tych domowych, od Żółwi. Ja uwielbiałem jako dzieciak Żółwi Ninja i oglądałem serial, zbierałem komiksy, figurki, a jak trafiłem na gry, no to już wsiąkłem po całości. Także nie będę się już rozdrabniał, już o muzyce powiedzieliśmy, o grze również. Polecasz jednym słowem ścieżkę dźwiękową. Oj tak, jak najbardziej. To filce poczułeś od razu. Natomiast jeśli chodzi o kolejną serię, przy której zostałem, to jest oczywiście seria Ace Attorney. Ja ograłem wszystkie gry z tej serii, które wyszły na zachód, ale niedawno, dosłownie, no tak jak teraz nagrywamy, to chyba było na początku wczoraj. Roku chyba coś takiego się... Albo w tamtym roku, nie, w tamtym roku się chyba pojawiła ta wersja. Ja wiem o jakim... Tak, w tamtym roku pojawiło się The Great Ace Attorney Adventures, w końcu zlokalizowany na język angielski i Capcom od razu wrzuciło dwie części i wczoraj zacząłem w to grać. Ja się w tej grze zakochałem ponownie. Tak jak mówiłem, ja jestem wielkim fanem Ace Attorney, uwielbiam i grę, i ścieżki dźwiękowe. W ogóle muzykę do chyba każdej odsłony tworzyli inni kompozytorzy. To jest w ogóle dla mnie fenomen. No nie? Masz tam na przykład masz tę główną trylogię, gdzie masz chyba z sześciu kompozytorów tworzyło muzykę do tej trylogii. Ale masz jednego kompozytora, który był odpowiedzialny, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale z tego co pamiętam, tematem głównym chyba niektórych takich znanych utworów, bo to oryginalnie ta gra pojawiła się w pierwszej kolejności, poczekaj, na Game Boy Advance czy na Nintendo DS-ie, bo już raz nie pamiętam. Na Game Boy Advance, a później na Nintendo DS. Tak, i chyba ta sama osoba, która napisała muzykę do Grandi, pierwszej, drugiej części. Noriyuki Iwadare, tak. I on napisał do trzeciej części. Na pewno. I wydaje mi się, że dojesz do Dual Destinies. To już była ta gra na Nintendo 3DS. Ale ten tytuł, czekaj, bo ten tytuł, który ty ogrywasz, to nie jest taki troszeczkę, nazwijmy to prequel, bo to się tam dzieje w... To jest prequel, tak. To się dzieje wiele, wiele lat wcześniej. Ten system sądowniczy dopiero się kształtuje i poznajemy głównego protagonistę, który jest jak gdyby... przodkiem Phoenixa Wrighta, to takim dalekim przodkiem, ale powiem to tak, sam klimat jest nieziemski, jest niesamowity, masz tam połączenie właśnie tej starej, dawnej Japonii z Wielką Brytanią, ale to na co muszę zwrócić uwagę, to jest ścieżka dźwiękowa. Jest Masa Kitagawa i Hiromitsu Maeba są autorami ścieżki dźwiękowej i jeśli ktoś grał w Ace Attorney, no to słyszy, że ma takie bardziej zachodnie zalatuje zachodnim klimatem, ale gdzieś tam można usłyszeć tą japońską kulturę, tak? W jakimś tam mniejszym, większym stopniu. Chyba w większym stopniu to było przy okazji Spirit of Justice, czyli tej ostatniej odsłonie na Nintendo DS, ale tutaj w tym przypadku The Greatest Attorney to już poszli po całości, jeśli chodzi o japońszczyznę, i brzmi to fenomenalnie, brzmi to naprawdę świetnie, fantastycznie i ja się po prostu zakochałem w tej muzyce. No i oczywiście najdłużej w moich uszach brzęczy ta ścieżka dźwiękowa, która nam towarzyszy na sali sądowej. Nie dość, że brzmi świetnie, no oczywiście pełna orkiestracja jak najbardziej, ale nadal ma ten feeling, nadal czuć tę gęsią skórkę, jak wykryjesz czyjeś kłamstwo. I naprawdę to brzmi świetnie, samą grę polecam, myślę, że soundtrack jak najbardziej również, tam z tego co pamiętam chyba soundtrack nie ma przetłumaczonych na angielski nazw utworów, ale wiesz, wystarczy się wsłuchać, żeby wiedzieć, gdzie dany kawałek występuje. Także tutaj akurat nie ma problemu. Ja myślę, że my jeszcze z Pawłem wrócimy do tej serii i na pewno kiedyś nagramy osobny odcinek podcastu, bo koniecznie trzeba to zrobić. Ale wiesz, powiem ci taką ciekawostkę, bo ja też jakiś czas temu, ja nigdy nie miałem okazji dokończyć tej gry na Nintendo DS-ie i potem jak się na Switchu pojawiły kolekcje i plus jeszcze ta wersja, o której ty powiedziałeś,
powiedziałeś, to bez zastanowienia musiałem się zaopatrzyć. Ale co jest ciekawe, bo to będzie, myślę, że dla osób, które kochają tą serię Ace Attorney, to na pewno się dowiedzą, to by były na przykład, nie wiem, jeżeli jesteście kolekcjonerami i chcielibyście sobie kupić te soundtracki, to zapomnijcie. One są niedostępne. Naprawdę, niedostępne. To jest niebywałe. To jest niebywałe w żadnym CD Japan, Play Asia, czy tam Otaku.com i wiele, wiele innych. No może gdzieś wątpię, mogę się mylić, może na japońskim Amazonie gdzieś się pojawi, może są jeszcze dostępne, ale z drugiej ręki naprawdę tylko i wyłącznie można te ścieżki dźwiękowe kupić. To jest tak popularna ta seria w Japonii i muzyka, no przecież wszelkiego... Koncert był. Mnóstwo koncertów, czasem. Dokładnie. Dokładnie. Jest naprawdę bardzo niedostępna. No część jest, ukazała się chyba na Spotify, tak? Jakiś chyba rok temu, czy półtora roku wszystkie temu. Się ukazały wszystkie na Spotify. Chyba, no. Już wszystkie od są. Capcom tutaj Capcom, nie tak, Capcom, Capcom w przeciwieństwie do Nintendo wie, jak to tak, działa. Ale o tym to chyba kiedyś też będzie znowu osobny odcinek. A ja, no mam się, ja mam do ciebie jeszcze pytanie. No? Czy ty przeszedłeś tę trylogię? Nie, ja jestem w trakcie. Czy ja mam cię opierniczyć za to? Ja sobie to na raty rozkładam. Niesamowite. Ja sobie na raty to rozkładam. No teraz, słuchaj, teraz nie ma czegoś takiego jak raty. Teraz Mario Strikers i trzeba nabijać punkty dla klubu. Tak więc zapraszamy. Jeżeli macie grę w swojej kolekcji Mario Strikers najnowszej, chcielibyście dołączyć do Game Music Nerds, a to w opisie, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to w opisie będzie link do numeru naszego klubu, jakbyście chcieli dołączyć i razem z nami zbierać punkty ku chwale muzycznym redakcji. Nerdom. No dobrze, Pawle, mamy dzisiaj bardzo fajny temat do obgadania. Mamy dzisiaj bardzo, bardzo fajny temat. Słuchajcie, jak grom z jasnego nieba trafiła do nas informacja. Wcześniej były jakieś plotki, jakieś szepty, że do tego dojdzie, ale już w końcu to się stało oficjalnie. Nagrody Grammy, czyli te najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne. Powiedzmy, będziemy o tym mówić za chwilę. Będziemy mówić, zostaną wzbogacone o dodatkową kategorię Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media. I tak jak można przeczytać w komunikacie, nagroda zostanie przyznana za doskonałość w albumach ze ścieżkami dźwiękowymi składającymi się głównie z oryginalnych partytur stworzonych specjalnie dla lub jako dodatek do aktualnej gry wideo lub innych interaktywnych mediów wydanych w okresie kwalifikacyjnym. Jakbyś mógł także to już jest... jeszcze Pawle dopowiedzieć, bo może niektórzy słuchacze, słuchaczki, może widzowie też nie wiedzą, co dokładnie chodzi o album składający się z takich, powiedzmy, oryginalnych ścieżek dźwiękowych utworów, co głównie z oryginalnych partytur stworzonych specjalnie, tak? Jakby to wytłumaczyć, jakbyś to mógł też w kilku słowach? Ja jakbym mógł to wytłumaczyć? To znaczy, jest to kompletnie inaczej, jest to muzyka stworzona stricto do gry wideo. To nie jest soundtrack taki jak, tak. To nie jest licencjonowana muzyka tak jak, nie wiem, w GTA Vice City, tylko to musi być muzyka, która została stworzona stricto dla tej gry. Także jeśli spodziewacie się, że soundtrack z Need for Speed trafi na listę nominacji, no to możecie się srogo zawieść. Chodzi o oryginalne kompozycje przez duże O. Mariusz, ja mam do ciebie takie pytanie. Po pierwsze, oczywiście, jak przyjąłeś tę informację o tym, że muzyka do gier wideo w końcu znalazła się na liście, kolejne liście na nagród. Tak, dokładnie, na kolejnej liście nagród. No i czy rzeczywiście muzyka do gier, czy rzeczywiście potrzebuje nagród Grammy? Zwłaszcza, że mamy już parę takich konkursów, gdzie soundtracki do gier są w pewien sposób nagradzane. No tak, no mamy BAFTę, która jest taką, powiedzmy, nie wiem, bo Grammy są kojarzone bardziej z takimi nagrodami, którym bliżej do Oscarów, tak?
A z kolei BAFTA to bardziej chyba do nagród w Wenecji. Bym tak szczerze, że bardziej stawia na bardziej ambitnie. Czyli taka bardziej kameralna. Tak, bardziej ambitnie, no bo tam się starają, żeby też te niezależne, znaczy starają się, to jest złe słowo, bo powinno co roku, powinny być co roku nominacje z gier, muzyki do gier niezależnych, bo tak jak już powiedzieliśmy jakiś czas temu w odcinku, już nawet nie pamiętam w którym podcastu, ale że no muzyka do gier niezależnych, no tutaj jakby wysuwa się na pierwszy plan w kwestii ścieżek, oryginalnych ścieżek dźwiękowych, nowatorskich i kreatywnych. Ja mam takie wrażenie, że właśnie jak mamy jeszcze the Game Awards, tak, to też jest takie bardzo komercyjne i tak naprawdę no tam chyba najczęściej bodajże publiczność chyba głosuje, oddają chyba głosy, chyba oddają głosy, a nominują, nie wiem, jakaś tam jest kapituła. No niestety nie jest to takie przejrzyste za bardzo. Wiesz co, jak ja usłyszałem, no to znaczy ja nie byłem jakoś specjalnie poruszony tą informacją. Poza tym jeszcze też pamiętam, że w 8 odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, dlaczego potrzebujemy nagród za najlepszą muzykę, do którego odsyłamy was teraz. I no nie byłem jakoś specjalnie poruszony, no bo co to tak naprawdę zmienia dla świata muzyki do gier? No trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie wiem, to jest oczywiście moje zdanie, że ten jakby złoty okres dla muzyki do gier wideo to już dawno temu był. I to były połowa lat 80., lata 90., no i jeszcze ewentualnie tam kilka lat, w którymś tam, nie wiem, do 2000, może, nie wiem, 9., 2010, to jeszcze powiedzmy, jeszcze były jakieś takie, powiedzmy, bardzo ścieżki dźwiękowe, które naprawdę dużo zmieniły, tak? Miały ogromny impact na muzykę do gier wideo, ale jednak te lata 80., 90. to były najważniejsze i to były dla mnie, to był złoty okres dla muzyki do gier wideo. I wtedy powinna powstać ta kategoria, o której ty, Pawle, przed chwilą powiedziałeś. Ja jak słyszałem, że oni to wrzucają, no to dla mnie to było trochę na zasadzie taki akt, że tak powiem, wołania o pomoc, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale ogólnie nagrody Grammy z roku na rok, ale to tak samo jak praktycznie wszystkie nagrody, takie prestiżowe jak chociażby Oscary, ale też nagrody Grammy, tam jakby zainteresowanie tymi nagrodami ogromnie spada, tak? Tam jest spadek, liczy się naprawdę w kilkunastu milionach. Chyba, jeżeli tak spoglądałem ostatnio, to nie wiem, z 10-15 lat temu to ponad 40 milionów osób oglądało te nagrody w Stanach. No teraz to nawet spadło do okolic chyba 10 milionów. 10-15, no to jest dramatalnie, że z roku na rok spada to zainteresowanie. Myślę, że pandemia też pomogła temu, że coraz mniej osób no, zwraca uwagę na tą pandemię. No i jeszcze taka ciekawostka, trochę poszukałem, pogrzebałem w internecie, no i to masz takie na przykład w porównaniu do rekordów z 2012 roku, to jest zainteresowanie rozdaniem nagród Grammy w 2020 roku spadło, no tak jak mówię, o prawie 50%. No i wszystko wskazuje na to, że fani muzyki odchodzą do rozdania nagród. Mało tego, nie wiem, czy kojarzysz tego artystę The Weeknd, a jeden z takich ostatnich to chyba był 2021? Albo 2000, chyba 2021. Niemal po wtedy, kiedy zostały ogłoszone nominacje, artysta no, wyraźnie nieobecny na liście nominowanych napisał tam na Twitterze, żeby potępić też Akademię za tamtejsze nominacje, że Grammy, cytuję, Grammy są nadal skorumpowane, napisał kanadyjski gwiazdor muzyki pop.
jesteśmy winni i fanom całej branży muzycznej przejrzystości, tak? Z kolei inny artysta, Drake, napisał: myślę, że powinniśmy przestać pozwalać sobie na to, by co roku szokować się rozdźwiękiem między wpływową muzyką a tymi nagrodami BAFTY, przepraszam, Grammy, i po prostu zaakceptować fakt, że to, co kiedyś było najwyższą formą uznania, może już nie mieć znaczenia dla artystów, którzy istnieją teraz i tych, którzy przyjdą później. I właśnie wołanie o pomoc, powiedziałem, dlaczego oni teraz rzucili tą kategorię, no bo szukają nowej publiki. Szukają nowej publiki, szukają nowego zainteresowania i chcą jakby dzięki tej kategorii, tam 5 nowych kategorii zostało otwartych, no to tylko pokazuje, że no szukają, żeby dotrzeć do nowej publiczności, żeby ta publiczność graczy, która no teraz jest chyba największa, nie wiem, czy przebiła już publiczność filmową, albo jest na równo. Sądzę, że właśnie to jest taki akt trochę rozpaczy ze strony Grammy, że wrzucając tą kategorię, a trzeba pamiętać, że bodajże w tym roku muzyka do Kirby'ego w wersji aranżacji wygrała nagrodę Grammy, co by było zabawne. Nie ma kategorii muzyki do gier, ale wygrała. No Baba Yetu przecież utwór, tak? Też piosenka do gry Cywilizacji, tylko że to było wtedy, że ten utwór się pojawił na bodajże na albumie, który nie był jakby nazwany tytułem gry, tylko piosenka wygrała, tak? I to wtedy to była chyba pierwsza nagroda taka, którą dostał kompozytor muzyki do gier, ale znowu to nie było bezpośrednio, nie było opowiedziane, tak? Że to, słuchajcie, to jest piosenka, która się w grze pojawiła. Tak więc, wiesz, w moich oczach to jest takie trochę wołanie o pomoc i pytanie, co dalej? Co to da, tak? Czy to przysporzy większego zainteresowania się muzyką do gier wideo, nie wiem, artystom, którzy piszą muzykę do tych gier wideo? No, ja mam też pewne inne obawy, ale może o tym za chwilę też będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Nie wiem, Pawle, a jak ty to, jakie te twoje były odczucia, kiedy usłyszałeś tą wiadomość? Znaczy, kiedy pierwszy raz to o tym przeczytałem, to na początku miałem takie uczucia ekscytacji rzeczywiście, tak? Że w końcu prestiżowe, no bo nie było, tak? W cudzysłowie oczywiście, prestiżowe nagrody Grammy w końcu zauważyło coś takiego jak muzyka do gier i powinniśmy się wszyscy radować, ale kiedy w końcu ten kurz opadł i ten kubeł zimnej wody na mnie wleciał, no to zacząłem chłodno wyliczać i kalkulować, co mi się w tym wszystkim mimo wszystko nie podoba. Jedna rzecz to jest to, co w sumie ty powiedziałeś, tak, że te nagrody Grammy to tracą tą popularność, tą oglądalność, że ono już takie, no nie jest już takie sexy jak kiedyś. Tak? Zresztą pytanie brzmi, czy kiedykolwiek było sexy. Tak naprawdę, inaczej rynek muzyczny było trochę wyglądał. Trochę inaczej konsumowaliśmy. Bardzo inaczej, ale były takie sytuacje jeszcze przed laty, tak, że byli również tacy artyści, to jest naprawdę z górnej półki, którzy mówili, że ta nagroda jest w sumie trochę po nic. Tak, chyba, Boże, nie pamiętam, kto to był, chyba Pearl Jam? Chyba Pearl Jam, tam wygrali jakoś w latach 90. nagrodę i tam główny wokalista, jak chyba odbierał statuetkę, no to powiedział, że ta nagroda nic dla niego nie znaczy, tak? Ale chyba bardziej dosadny był lider grupy Tool, który wprost powiedział, że nagroda Grammy to tak naprawdę jest jedna wielka maszynka do robienia pieniędzy, że tam maszynka promocyjna tam przemysłu muzycznego, tak, że zresztą Grammy jest pod tym kątem również krytykowany przez w zasadzie nie tylko przez słuchających muzykę, ale również przez artystów, tak, że Grammy nie jest od promowania muzyki generalnie w ogóle, ale właśnie od promowania artystów, którzy w zasadzie już są znani.
Na scenie Grammy nie poznajesz nowych artystów tak naprawdę. Ty już wiesz mniej więcej, kto dostanie tę nagrodę. Tak, nie promują. Więc nie promują niczego tak naprawdę. Ja pamiętam, był taki jeden rok, kiedy Adele zdobywała mnóstwo nagród. Tak? To był jeden taki rok, kiedy dostała mnóstwo tych statuetek. A Adele ma coś takiego, że ona wypuszcza jeden singiel na rok. I ona dostała nagrodę za utwór chyba, który pojawił się w Bondzie. Popraw mnie, jeśli się mylę. I została tam chyba artystką roku, za utwór roku i tak dalej. No to było jakieś... Powiem to tak, ja szanuję Adele, szanuję ją jak artystkę. Uważam, że ten utwór był naprawdę spoko, ale czy rzeczywiście ona zasługiwała na nagrodę? Powiem szczerze, nie. Było naprawdę mnóstwo innych artystów, którzy zasługiwali na tę nagrodę. Również ten utwór nie zasługiwał na nagrodę i tutaj to jest taka chwilka szczerości z mojej strony. Także no, tutaj widzę największy problem. Tutaj widzę największy problem, że rzeczywiście Grammy już nie ma takiej siły przebicia jak na przykład nagrody BAFTA, czy nagrody Cannes, czy nie wiem, nawet Złoty Globy i tak dalej. No po prostu to są rzeczywiście nagrody, które służą tylko po to, żeby nagrodzić już tak naprawdę nagrodzonych. Tak, nie ma promocji nowych muzyków, tam nie ma, jakbyś, nie wiem, i tego obawiam się przy okazji muzyki do gier, tak, jeśli ja mam takie obawy, że jeśli zobaczymy pierwszą listę tam jakichś nominacji do najlepszego soundtracku do gier, to ja się zastanawiam, ile z tych gier będą stanowiły na przykład indyki. Tak, właśnie. Tak, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na tej liście będą pojawiały się tylko tytuły AAA. Ja mam te same obawy, co ty, Pawle. Że, no bo po pierwsze, kto będzie zasiadał w kapitule i kto będzie odpowiedzialny za te nominacje? Czy to będą osoby, które... No i też mówimy o kategorii Best Score Soundtrack for Video Games. No i teraz jest pytanie. Czy te osoby zasiadające w kapitule, nie wiem, będą grywały gry? Szczerze mówiąc, wątpię. To będzie to będzie muzyka oceniana pod kątem po prostu albumu, ścieżki dźwiękowej. A wiemy, że ta muzyka zazwyczaj inaczej wygląda, brzmi na ścieżce dźwiękowej niż na przykład w samej grze, tak? No bo są specjalnie dostosowany czas, tak? A ta imersja, jak my piszemy recenzję muzyki do gier, no ja w jaki sposób my to robimy? My musimy ograć dany tytuł, żeby posłuchać. Przesłuchujemy album też. Przesłuchujemy album, ale musimy też wiedzieć, jak ta muzyka rzeczywiście brzmi również w grze. Działa tak. No bez tego nie ma recenzji tak naprawdę. No bez... I mamy po prostu taką zasadę. No dlatego ja jestem ciekaw, jak wtedy te osoby bez obrazu będą oceniać, który album powinien być nominowany, a już nawet nie wspomnę o wyborze, tak? Osób, które będą odpowiedzialne za wytypowanie później tego zwycięzcy, do którego ma później ten album. I to jest to, co ty powiedziałeś. Nie wiem, czy chciałeś jeszcze coś dopowiedzieć, tak więc... Ja się z tą kompletnie zgodzę. Ja się martwię tym, że będą nominowane ścieżki dźwiękowe z całym szacunkiem dla tych niektórych kompozytorów, a szczególnie dla Sary Szachny. No, Call of Duty, no, który, no, umówmy się, kto tam zwraca na muzykę, kto zwraca uwagę na tą muzykę. Zazwyczaj te albumy też nie zawsze są później wydawane. Nie wiem, z takich dużych produkcji, no to wiemy od razu, że jakieś produkcje ze Sony albo ze studiów Microsoftu też jakieś na pewno będą nominowane. Znaczy, ale... bądźmy szczerzy, znaczy ja chcę wierzyć w dobre intencje osób, które będą przyznawały te nagrody, tak, i całej kapituły, ale jakoś nie jestem w stanie sobie uwierzyć. Śledzę Grammy od lat, widzę, jacy artyści się pojawiają i no niestety, ale to jest konkurs popularności tak naprawdę. Tak, no bo
To jest jeden wielki konkurs popularności. Czy tak jak jeden z moich znajomych powiedział, tak pół żartem, pół serio, jak przyjdzie, jak rozpoczyna się kolejne rozdanie nagród Grammy, no to on się zastanawia, o, który raper, który tam kogoś pobił w barze, będzie teraz zdobędzie statuetkę, tak? No mniej więcej tak to wygląda. No, nie zdobywasz statuetki za muzykę, za ogół osiągnięcia, tylko za coś, że jesteś obecnie znany. Tak, medialnie. Tak, tutaj ten przykład Adele, tej nieszczęsnej, do której się przyczepiłem, no ale no, tak to mniej więcej wygląda. No dobra, ale teraz Paweł, żebyśmy sobie może odpowiedzieli na pytanie, idąc tym tropem, no czy muzyka do gier potrzebuje tak naprawdę nagród Grammy? Jakbyś miał odpowiedzieć na to pytanie? Wiesz co? Próbuję sobie przypomnieć, co mówiliśmy ostatnio przy okazji tego ubiegłorocznego odcinku podcastu, kiedy gadaliśmy o nagrodach. Ja chyba wtedy mówiłem, że takie nagrody IMO są potrzebne, bo one są zachęcające i dają taki boost, ale no pytanie, kto te nagrody daje tak naprawdę i za co i jakie są listy nominacji. No trzeba, zanim przyznasz jakąś nagrodę, musisz odpowiedzieć sobie na miliony pytań tak naprawdę. Co do Grammy, no mówię, mam duże wątpliwości, no mam naprawdę duże wątpliwości, ale wiadomo, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Poznamy po listach nominacji, czy się czegoś nauczyli. I dopiero wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nagrody Grammy dla muzyki do gier są potrzebne, czy nie. Natomiast prawdziwe pytanie, jakie należałoby zadać, to, czy rzeczywiście jest jakikolwiek sens nagradzania za muzykę do gier. A to wiesz, to za chwilę będziemy na pewno o tym rozmawiać, ja tylko... Ale jeśli chodzi o Grammy, no mówię, musiałbym zobaczyć, żeby ocenić. Na tę chwilę jestem bardziej takim czarnowidzem i tak jak mówię, chcę uwierzyć w dobre intencje, ale to jest może trochę też za wcześnie powiedziano. Może rzeczywiście spełni się to, co ty mówiłeś, tak, że to jest taki trochę krzyk na ratunek, tak, że Grammy już nie ma takiej oglądalności i próbują się w jakiś sposób ratować, tak? Zresztą z Oscarami jest chyba mniej więcej podobnie, tak? Że już mamy osobne chyba kategorie tam, czy tam miały być osobne kategorie do filmów streamowych. Chyba nawet obcojęzyczny też się pojawia w kategorii, tak? Obcojęzyczny to mój drogi od jakiegoś czasu jest tak naprawdę. No ale... I od ilu? Na pewno, wiesz... Ale wiem, o co ci chodzi. No starałem się zrobić wszystko, żeby może niekoniecznie nagradzać tych najlepszych, tych wszystkich najnaj, ale żeby to miało przede wszystkim oglądalność. Bądźmy szczerzy, trzeba przywołać tę publikę przed ekrany. No najlepiej, gdyby to była najmłodsza publika. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale jak jeszcze pracowałem w mediach, w cudzysłowie poważnych, to gdzieś tam zatarło się w tych starych łbach taki obrazek, że jak są gry, to przede wszystkim grają w to młodzi ludzie. Jak są to młodzi ludzie, to trzeba do nich kierować wszystkie produkty. Owszem, jasne, młodzi ludzie grają w gry, ale no nie są aż taką większością. Do licha ciężkiego, no ogarnijcie się wszyscy. To jest taki mój trend, sorry. Wiesz, no mi się wydaje, że z grami to jest tak, że ja nie wiem, nie znam statystyki, ile młodych ludzi na przykład ogląda te grami. To jest tak samo. No właśnie, tak, nie wiadomo, ile ogląda. Właśnie, może też w ogóle ich nie ogląda. Dokładnie, że to oglądają na przykład osoby z branży. Czyli jeżeli idąc tym tropem, że na przykład nagrody Grammy ogląda tylko branża, że to jest dla branżuni, są tą Oscary, no to automatycznie dla kompozytora, kompozytorki, no to jest powiedzmy dobra reklama, tak? No bo jeżeli zdobędzie ta osoba, dostanie tą statuetkę, no to automatycznie ktoś tam jest w stanie zauważyć i dla tej osoby to, nie wiem, może być drzwi do branży, w sensie do nowych jakichś tam powiedzmy produkcji, że ktoś może dostać ofertę. Ja na przykład się ostatnio też się właśnie zastanawiałem,
ile korzyści przysporzyły nagrody osobom, które załóżmy dostały bardzo dobry przykład, nagrody za BAFTA, tak? I mamy, nie wiem, kilka takich niezależnych produkcji, które dostały tą nagrodę, między innymi Jessica Curry, która dostała For Everybody Go The Rapture, czy chociażby autorzy muzyki do Disco Elysium. Tam była British Power, coś to się chyba nazywało. No i powiedz mi, czy... No i jeszcze tam jest kilka innych niezależnych. Pamiętam, że chyba jeszcze był taki jeden artysta z Europy, który zapomniałem, chyba Virginia się ta gra nazywała i muzyka do tej gry. Tak, bo to jest taki poligonowy i taki batykowy. I powiedz mi, czy od tamtej chwili usłyszałeś o tych artystach, żeby oni nagle napisali muzykę, nie wiem, do jakiejś tam bardzo dużej triple-A-owej produkcji? No nie, nie dostali. No i teraz z powodów masz kilka. Pierwszy powód jest taki, że kiedy dostali tą propozycję i przygotowali demo, no to się okazało, że nie są w stanie udźwignąć tego ciężaru, tej produkcji, tak? Albo nie mają pomysłu na tą muzykę. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że uznali, że oni nie chcą pracować przy tych dużych produkcjach, bo są tam odcięci od tej kreatywności, że sobie nie mogą pozwolić na wiele rzeczy. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli, nie wiem, ja oczywiście życzę wszystkiego najlepszego Eleni Rein i bardzo bym chciał, żeby jeszcze, powiedzmy, trafiała do większej świadomości, bo ona piękną muzykę taką... Ona ładnie łączy ten zachód z wschodem i to jej to życzę. I żeby nie zapadając się tutaj za bardzo w dygresję i odpowiadając szybko na to pytanie, to czy ona jakby na przykład wygrała za Shikori albo jakąś nową produkcję, do której będzie pisała muzykę, czy jej by to przysporzyło tego, żeby pracowała nad jakimiś dużymi produkcjami, bo ja wiem, że ona tam marzy jej się kiedyś do Final Fantasy napisać muzykę. Czy to jej przysporzy, nie wiem, tego, że dostanie nagle zaproszenie do pracy nad dużą produkcją. Ja uważam, że osobiście od strony powiedzmy promocyjnej moim zdaniem nagrody Grammy nie są potrzebne, bo wszyscy, mimo tego, że wiemy, że z tą muzyką do gier i z tą popularnością to różnie bywa, ale w pierwszej kolejności najważniejsi są gracze, kolekcjonerzy i oni wiedzą to, że oni się znają na tym, im tam nie potrzeba tych nagród. Ale z kolei od strony powiedzmy takiej marketingowej, jeżeli mamy na to patrzeć, no to są potrzebni dla kompozytorów, tak, żeby może gdzieś tam, jeżeli mówimy o tym, że Grammy głównie oglądają deweloperzy, to wtedy powiedzmy taka nagroda ma jakiś tam powiedzmy sens, ponieważ dzięki temu teoretycznie artysta może zdobyć kolejne zlecenie, ale też nie wiemy, czy udźwignie, tak, ciężar tego zlecenia. Więc troszeczkę jest taka, wiesz, przeciwwaga, tak, że z jednej strony na przykład nie są potrzebne te nagrody Grammy dla muzyki do gier, ale z drugiej strony no, dla kompozytorów jest to kolejna możliwość otwarcia sobie drzwiczek gdzieś tam dalej, tak? Znaczy to jest taki boost promocyjny dla nich samych, tak na dobrą sprawę. No i wiesz, jeśli ktoś lubi dostawać rzeczywiście nagrody, no to dla nich to jest taki kopniak trochę motywacyjny, myślę. Tak, no wiem, sporo osób myśli, że Grammy to no, ma niewiele wspólnego, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ani z promocją muzyki generalnie, ale może są rzeczywiście takie osoby, zwłaszcza z branży, które patrzą na to troszkę bardziej przychylnie, tak. Rzeczywiście, lepiej wygląda w twoim CV, że masz, nie wiem, 10 statuetek Grammy, niż to, że stworzyłeś tam gierkę, jakąś małą gierkę na Steama. Ale tak muzyka naprawdę sama się zawsze obroni. Jeżeli muzyka jest muzyka dobra, sama to się sama naprawi, obroni. Tak? Ona nie potrzebuje, wiesz, prestiżu i jakiegoś... Znaczy pod warunkiem, że jesteś taką osobą, która się na tym zna. Bądźmy szczerzy, tak. To też jakby, brane jest pod uwagę. Powiem ci tak, jakby nagrody Grammy w kategorii powstałyby, jeżeli chodzi o kategorię muzyki do gier w latach 80., to co rok statuetkę by wygrywał Nobuo Matsu. Na zmianę z Koji, no może z Koji Kondo tam przez. Koji Kondo, wiedziałem. No.
Japończycy by głównie zdobywali te nagrody. Cały czas. Naprawdę jest tak, lata 80., lata 90., dopiero lata 2000, to by się pojawiali kompozytorzy z zachodu. No ale właśnie, bo cały czas mówimy tak naprawdę o statuetce Grammy. Chciałbym troszkę od tej statuetki odejść i przejść do tych spokój. Innych nagród. No tak, do tych innych nagród, a tych trochę jest. Tu mówiliśmy o BAFCie, tu mówiliśmy o The Game Awards. Tu jest jeszcze mnóstwo innych nagród. Nasze nagrody na przykład. No i właśnie, czy my dobrze robimy tak naprawdę? Czy jest, a jeśli jest, to jaki jest sens nagradzania właśnie za najlepszą muzykę? To jest pytanie do mnie, tak? Czy jest sens nagrody? Nie, zadałem pytanie, już nie będzie odpowiedzi. No, okej, nie będzie odpowiedzi. Kony, dziękujemy, mieliście okazję usłyszeć kolejny odcinek podcastu. Słuchaj, u nas to, zastanawiałem się nad tym jakby pytaniem, tematem, że to trzeba trochę bardziej od strony takiej, powiedzmy, psychologicznej do tego podejść, tak, że wszyscy potrzebujemy czegoś, tak, na co będziemy musieli poczekać, w tym wypadku ta nagroda, tak, jak jesteś ogłoszony, no to jest ten taki element czekania na coś, tak? Poczucie tego oczekiwania, nawet na małą nagrodę, może często dodawać nam energii, motywować do przetrwania trudnych chwil. I może te takie, powiedzmy, nagradzanie, bo różni są ludzie, tak? Mając te poczucie tego, że nie wiem, otrzymają tą statuetkę, że zostaną wyróżnieni, to dostają taką, nie wiem, dawkę energii, tego motywowania do działania dalej, tak? Do tworzenia, że to, co robi, to ma sens, bo to zostało nagradzane. I dzięki temu ta osoba jest, no powiedzmy, ma taki motor pociągowy, który mu pozwoli jakby dalej pracować, że ten czas, który poświęcił, nie uzna za stracony, tak? No i też taka zdrowa dawka tego oczekiwania może mieć taką bardzo silną emocję, tak? Która ma potencjał, by poprawić też jakość naszego życia. No. I to jest też takie, że ja na przykład starałem się gdzieś wyszukać, dlaczego może nasi słuchacze, widzowie bądź słuchaczki będą wiedziały, że dlaczego, nie wiem, dlaczego tutaj w przypadku tej najlepszej muzyki to jest nam to potrzebne, ale dlaczego Woody Allen na przykład nie przyjmuje nagród swoich, których, bo on tam kilka do niektórych był nominowany, on później chyba z których z Oscarów chyba zrezygnował, czy chyba ze Złotych Globów, już teraz nie pamiętam dokładnie z jakich. I też wiesz, on miał jakieś tam swoje powódki, dlaczego on tam zrezygnował. Wiem, że kiedyś Marlon Brando też zrezygnował z odbioru nagrody. Chyba to było za Ojca Chrzestnego. Wiesz, no myślę, że z jednej strony w ogóle ta nagroda, tak, przysłowiowa i to nagradzanie tej muzyki to jest taki dobry... No nie wiem, to jest takie trochę smutne, bo wiesz, jakby dajesz... Dobra, to jest może złe porównanie, ale na pewno nagradzanie i też zależy przez kogo, przez jaką instytucję. Ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli oczywiście to jest wszystko przejrzyste. Jeżeli to ma, czyli po prostu wiemy kto, wiemy w jaki sposób nagradzamy i też jaki to jest, powiedzmy, prestiż później, bo nie wiem, więcej daje to na przykład, to już o czym mówiłem wcześniej, daje kompozytorowi, otwiera kolejne drzwi, tak, żeby się mógł rozwijać, jeżeli to jest początkujący kompozytor, no to w tym to ma sens, ale niektórzy kompozytorzy tak naprawdę nie potrzebują tych oklasków, tych złotych statuetek, bo dla nich największą nagrodą jest to, że muzyka, która została przez niego skomponowana, ona zostanie w głowach i gdzieś tam, powiedzmy,
w internecie zostanie zapamiętana powszechczasy. Powiedzmy sobie szczerze, też Olivier Derivier, o którym cały czas czasami do niego wracamy, do jego muzyki, że zawsze ma pecha z tymi produkcjami, a piękną muzykę pisze, to on na przykład jakichś tam większych nagród nie dostał. Nie dostał też nominacji. I wiesz, z jednej strony chłopak się powinien załamać nerwowo, a dalej robi swoją. On zawsze sobie gdzieś tam stawia tą poprzeczkę. Przekracza pewne, zrywa po prostu ze schematami i zawsze coś stara się, no czasami może za bardzo, ale zawsze się stara być w kolejnych produkcjach, chce coś nowego pokazać, że muzyka może być troszeczkę inna. Więc ja uważam, że sens nagradzania i ogólnie jakikolwiek sens i też o rozdawania tych statuetek ma tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli i wtedy, kiedy ta muzyka, ta statuetka czy ta nagroda, za nią na przykład idzie coś więcej niż tylko, wiesz, od uściśnięcie dłoni, wrzucenie do mediów masowych, słuchajcie, ta osoba dostała, tak? Że to ja bym był na zasadzie, że wtedy ta osoba w jakiś sposób jest później przez kapitułę albo przez, nie wiem, ten tytuł w jakiś sposób coś ze sobą jeszcze dalej niesie, czyli że jest wspierana ta osoba, że ona jest w jakiś sposób promowana, że mówi się o niej. I to ja wiem, że to tak troszeczkę może być górnolotnie wszystko powiedziane z mojej strony, ale uważam, że w przypadku, jeżeli to jest osoba, która dopiero zaczyna swoją ścieżkę kariery jako kompozytor muzyki do gier wideo, to wówczas ta nagroda ma jak najbardziej sens. Ale w wielu przypadkach nagradzanie za muzykę czy za cokolwiek uważam, że no nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, większego celu i sensu, mimo tego, że może się kłócić z tym, co powiedziałem i o czym się ogólnie mówi, że poczucie tego, że czekamy na coś i jesteśmy nagradzani, no to nas to motywuje, dodaje energii w trudnych chwilach szczególnie. Tak więc nie wiem, jakie ty masz przemyślenia, Pawle. Znaczy, ciężko mi jakiekolwiek przemyślenia, bo powiedziałeś w zasadzie wszystko, co chciałem również powiedzieć, że te nagrody, no tak jak również też wcześniej mówiłem, tak, to podobnie jak Grammy i nie tylko, są jakimś takim grantem motywacyjnym przede wszystkim, tak, do tego, żeby być lepszym w tym, co się robi. Ale rzeczywiście są tacy artyści, jest ich naprawdę dużo, którzy byli nominowani do wielu prestiżowych nagród i nie dostali na przykład statuetek, ale no nie poddawali się i cały czas przekraczali jakieś granice. Ty tam powiedziałeś chyba o Olivierze Delivier, tak mi się wydaje, jako przykład, no to ja bym powiedział, że kimś takim był Alfred Hitchcock, tak, że dostał pierdylion nominacji do różnych gier, do różnych filmów, przepraszam. I również jeśli chodziło o Oscary, no ale Oscara w zasadzie nigdy nie dostał, tak? Ale filmy dalej robił i robił je po swojemu i robił je bardzo dobrze. Mało tego, te jego filmy miały ogromny impact, wpływ na pokolenie nowych na rozwój reżyserów. Kina w ogóle. Tak, tak, właśnie. I to jest chyba największa nagroda. To jest to. Także tak jak przypomniałem sobie tego Hitchcocka i tak również to, co ty powiedziałeś, że te nagrody może dla tych już znanych już może nie ma sensu, to może zrobimy to inaczej. Mianowicie nagrody przyznawać, ale dla jakichś zupełnie nowych, nieznanych artystów, tak? Tacy, którzy dopiero wchodzą na ten rynek. Tak, w taki sposób ich wypromować, pokazać, że są zdolne osoby, w jakiś sposób też dać sygnał rynkowi muzycznemu i rynkowi gier wideo, że są takie osoby, które potrafią robić muzykę, a nie robić cały czas kopiuj wklej. Patrz przykład Hans Zimmer, tak, który robi w zasadzie muzykę na jedno i to samo kopyto, tak? Ale no, ludzie go biorą do filmów, bo to jest Hans Zimmer. Tak? No to jest człowiek, jest instytucja. No. To tak, nawet jest naprawdę działalność. Dokładnie. A jest tylu kompozytorów naprawdę młodych i zdolnych,
którzy no, wystąpili w tych jednych, dwóch filmach, tak samo mówimy o grach, ale ich się nie zauważa, no bo ich się nie promuje, a jeśli się ich nie promuje, no to nagród nie zdobywają, tak? Tym mówiliśmy wcześniej, jak się trochę podśmiewaliśmy, że Koji Kondo i Nobuo Uematsu będą cały czas zdobywać nagrody. Zdobywaliby i w zasadzie teraz zdobywają, ale może czas najwyższy, żeby czegoś takiego nie robić. Tak, jeśli wychodzi, co roku wychodzi po kilkaset, jeśli już nie tysiące gier i jakoś trudno mi uwierzyć w to, że przy tych wszystkich tytułach pracowało czterech kompozytorów przez cały rok. Naprawdę bardzo trudno mi to przyjąć do wiadomości. Tak? Również jak my przygotowujemy tą listę, no, tam naszą shortlistę, tak? do naszych albumów też. Ta nasza shortlista, to ona jest w cudzysłowie, bo ona jest po prostu przeogromna i przesłuchanie tego wszystkiego no, zajmuje mnóstwo czasu i poznajemy dzięki temu również nowe nazwiska, tak? Ale no właśnie, poznajemy nowe nazwiska i ja przynajmniej przyjąłem już taką zasadę, że do gier AAA-ów już w zasadzie nie nominuję ze swojej strony. Bo to już jest naprawdę ten czas, kiedy powinniśmy wypromować nowych ludzi, nowe brzmienia do licha ciężkiego, a nie cały czas w kółko mielić tę samą muzykę, te same dźwięki, które słyszymy od jakichś 20 lat. A ci, którzy siedzą przy indykach, którzy nie boją się eksperymentować, no te nowe dźwięki, te nowe brzmienia nam dostarczają i to właśnie im powinniśmy te statuetki tak naprawdę przyznawać. To jest chyba tylko moja opinia. Kończąc ten wątek, może jaką rolę nagrody powinny też spełniać? Nagradza na jakiś sposób. Troszkę, tak jak mówię, taka motywacyjna na pewno, ale też to powinno być takie podnoszące prestiż. I też wyznacznikiem. Takim ma być wyznacznik, taki znak jakości to ma być dla takiej osoby, tak? Że jeśli przyznasz jej nagrodę, no to cała branża powie, o dobra, o tego gościa musimy się bić, tak? Bo widać, że zna się, że potrafi, tak? Tylko to, no właśnie, to jest to, co wcześniej też mówiłeś, tak? Że musi być jakaś instytucja, że musi być jakaś nagroda, która będzie transparentna i która rzeczywiście pokaże, że się da, tak? No The Game Awards no, raczej transparentna nie jest. No i to jest to, co też mówiliśmy, tak? Że głównie gracze głosują na swoje ulubione tam soundtracki, a gracze z gustami graczy mam jednak pewien duży problem. Ja mam takie wrażenie, że zawsze jak są te, przepraszam, że ci wyjdę słowo, że zawsze jak są te nominacje i są te nominowane, te duże produkcje, na przykład czekaj, ja no ostatnio remake Nira pierwszego, tak? Mhm. Replikanta dostał chyba za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Dokładnie. Wiemy, że fanów Nira nie brakuje i to wiesz, na zasadzie wiesz, się rozniosło na pewno. Słuchajcie, głosujmy, bo nasza gra. A pytanie, ile z tych osób, czy przypuszczam, że nie wiem, 60%. Może faktycznie są takimi zatwardziałymi fanami. Może nawet i wszyscy są. Mogę być kompletny w błędzie. Wiesz, i głosujcie, bo to nasza gra, pokazujmy, co jest dobre. I się zgadzam z tym, że to, co jest dobre, powinno o tym się mówić, pisać i promować, tak? No ale z całym szacunkiem dla Keiji Kobe i całego zespołu odpowiedzialnego, no ta zremasterowana ścieżka dźwiękowa, Nie wiem, czy tam Psychonauts 2. No ja raczej inaczej, to jest moje zdanie. Moje osobiste zdanie, że jednak wolę ten oryginał, bo tutaj za bardzo było to w drugą stronę, za bardzo przekombinowane te niektóre kompozycje były. Owszem, dalej mamy Amy Evans, która jest fenomenalna, ale gdzieś ta kameralność, ta trochę, nazwijmy to, ograniczenia, które były w tej oryginalnej wersji z blisko chyba 10 lat już chyba minęło od tej premiery oryginalnej, albo nawet i trochę więcej, to jest co, za co ludzie najbardziej pokochali. I ja nie wiem, czy weterani, wielcy fani, nie wiem, uwielbiają tą zremasterowaną ścieżkę dźwiękową.
na nowo, czyli bo wtedy nie mieli budżetu, teraz mieli budżet na orkiestrę, na chór i to wszystko ponagrywali, ale tam za bardzo to jest takie monumentalne, ta epickość się wylewa na prawo i lewo i po prostu mnie to już tak mierdzi trochę, że to znowu w tą stronę filmową idziemy, tak, że to musi być takie pompatyczne, to musi być takie ogromne, to musi być Hollywood, takie duże, wiesz, i a ta kameralność, która była w tej oryginalnej wersji... Zaginęła. Jej już tam po prostu nie było. Zginęła, dosłownie. I ja się cieszę, że... Oczywiście bardzo się cieszę, że dostał za najlepszą ścieżkę dźwiękową i mam nadzieję, że to... nie wiem... będzie miało może wpływ, zainteresowanie, bo wiemy, że muzyka do gier, a szczególnie z tych japońskich produkcji, przeżywa kryzys w dalszym ciągu. Bo tam powiedzmy sobie szczerze, ile z takich soundtracków jesteśmy w stanie spamiętać z ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o muzykę do gier. Nie licząc Persony i Nira i tam jeszcze może kilka tytułów by się znalazło, ale wszystko na palcach jednej ręki jesteśmy w stanie wymienić. No ale dobra, Pawle, no bo tak nie będziemy narzekać, cieszmy się. Jeszcze bym ponarzekał. Jeszcze bym ponarzekał. No wiesz, chodzi po prostu o to, żeby może dałoby się ustalić taką jedną nagrodę, która byłaby przyznawana przez ludzi z branży, ale też tacy, którzy by się znali rzeczywiście na muzyce i to były jakieś żeby panowała na tym jakaś instytucja i że to by miało jakiś sens, tak? Bo nadal gdzieś z tyłu głowy, gdzieś w pamięci nadal mam któreś Digital Dragons, gdzie nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową dostał Frontbreaker, tak? Czyli The Witcher's Tale. Tak, ale zamiast Frostpunk. Ja też byłem w szoku. Z całym szacunkiem dla Marcina Przybołowicza, Mikołaja Stryńskiego i Piotra Damczyka, ale do licha ciężkiego. Rzeczywiście Frostpunk powinien zdobyć tę statuetkę, ale no bądźmy szczerzy, będę brutalnie szczery, ta gra zdobyła statuetkę tylko dlatego, że ma podtytuł Witcher. No i muzyka była mocno podobna do dzikiego ogonu. To powinni w tym jury zasiadać ludzie, którzy się po prostu na tym znają. No ale to są takie marzenia. Ja mogę powiedzieć szczerze, głosowałem na Frostpunka, tak więc uwierz mi, jak ja otwierałem kopertę, to ja byłem w ciężkim szoku. No, ja całym szacunkiem też dla chłopaków, którzy odwalili ciężką robotę przy tym Trombakerze, ale Piotrek zasługiwał ja ci naprawdę bardzo wierzę, ale no co robić? No to są takie marzenia naszej ściętej głowy. Ja powiem ci tak, transparentność, kto jest w jury i kto, jakie to są osoby, czyli osoby kompetentne. Żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, że to są osoby, które faktycznie siedzą w tej branży, czy tam muzyczno, czy tam growej i faktycznie się znają na rzecz. Bo to są moje największe, mogą być obawy w przypadku, kiedy będą ogłaszane te nominacje Grammy za najlepszą ścieżkę dźwiękową. No ale o tym Nagrody Grammy dopiero za rok, zobaczymy co przyniesie ten przyszły rok. A na ten moment, no cóż, możemy powiedzieć, że kończymy. No tak trochę z gorzkim żalem. Czarnowictwo, tak. Bardzo, bardzo gorzki ten odcinek, no ale no nic nie poradzimy. Widzimy, jak ten rynek wygląda i wiemy, jak to się wszystko odbywa. Tak, czekam na wasze komentarze. Co wy sądzicie, tak? Czy nagrody Grammy rzeczywiście podniosą ten prestiż muzyki do gier, czy obniżą, czy w ogóle te nagrody są potrzebne, czy mają jakikolwiek sens. A może należałoby, nie wiem, w jakiś sposób zrobić taką jedną, wspólną nagrodę dla muzyki do gier. Napiszcie to w komentarzach. Poland, game music. No nie, napiszcie o tym w komentarzach. Zapraszamy was również do dyskusji na stronie internetowej, na Facebooku, na Twitterze, ale również na naszym Discordzie. Czekamy na wasze komentarze, czekamy również na wasze głosy odnośnie samego podcastu. Dajcie nam łapkę w górę, w dół może niekoniecznie, ale możecie również uderzyć z dzwoneczek, jeśli chcecie dowiedzieć się, kiedy wyjdzie kolejny odcinek. Zasubskrybujcie nas na Spotify, między innymi Apple Music, Google Podcast i tak dalej. Mariusz, bardzo fajnie było.
Jak zawsze, Pawle, cała przyjemność po mojej stronie. Słuchajcie, to był 56. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... A z drugiej strony, jak zawsze, z uśmiechem na twarzy, Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski kłania się w pas. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.